Mamo, no w końcu jesteś. Dzwoniłam do ciebie chyba z 10 Lucy i Kasia postanowiły przygotować małe rodzinne przyjęcie, żeby być z Mariuszem w dniu urodzin jego zmarłego syna. Bardzo mi miło, ale bałam się po prostu, że się spóźnisz. Spóźnij się na co? Poczekaj, chodź. Wszyscy są. Chodź, Jaka. Wszyscy? No chodź, zobacz. Chodź, położ mi kochanie. Dzień dobry. A co tutaj się dzieje? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak to co? No chodzi o Mariusza, no. No, chcieliśmy zorganizować jakoś przyjemnie ten dzień, żeby go łatwiej przetrwał. Przetrwał? Cześć. Czy ktoś mi może powiedzieć, co to jest za cholerny dzień, że się wszyscy rozczulają nad tym Mariuszem? Panie Neto, spokojnie. Mamo, chodzi po prostu o to, że dzisiaj byłyby urodziny Kamila, dlatego Mariusz był taki przygnębiony rano. I płakał na uczelni. No i dlatego wpadliśmy, żeby mu było. Mariusz zaraz to będzie. No na śmierć zapomniałam po prostu, że dzisiaj urodziny byłyby Kamila, no. No na śmierć. I co, nie macie głupio... Na śmierć, wiesz co, mamo? O Jezu, tak mi się nie macie głupio teraz? No trochę głupio, no. A co z tym sernikiem? Przecież Mariusz nie lubi sernika. O, to chyba on ci. O, cześć. Cześć. Cześć, kochanie. Cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Co to za zabranie? To ja wezmę. No, Mariusz, bo dzisiaj byłyby urodziny Kamila. Tak, i chcieliśmy być z tobą razem w tym trudnym dniu. Na uczelni był pan taki smutny. Nawet nie wiecie, jak bardzo było mi to potrzebne. Dziękuję ci, kochanie. No, normalnie to bym cię wkręciła, że wiesz, ja sama to zorganizowałam. Ale tak naprawdę to oni wszystko to zorganizowali. Oni są świetni. Ja mogę cię tylko przeprosić, no. Najważniejsze, że jesteś teraz tutaj. Dziękuję. Nie wiecie, jak mi miło. Oczywiście, że wiemy. Cześć. 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 To co, może cześć. Siadajmy do stołu? Tak jest. To ja naleję. Tak, ty tutaj? Tak, tak. Dobra, siadamy. Proszę?